Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj The Sims 4. Tak jak mówiłem ostatnio, musimy dokończyć budowę naszego pięknego domku. Pięknego oczywiście w cudzysłowie, bo z tego względu, że każdy ma inny gust. Nie będziemy o tym dyskutować, zresztą wiecie o co chodzi. Dobra, słuchajcie, czyli tak, tutaj musimy tą halę, nie halę, ten hall, przedpokój, salon, tak, połączony z jadalnią plus dwa pokoje. Właściwie pokój i gabinet. Musimy to przygotować. Musimy to jeszcze przygotować. Kuchnia i jedna sypialnia jest już teoretycznie gotowe. Są już teoretycznie gotowe. Zobaczymy, co mi jeszcze przyjdzie do głowy. Być może będziemy coś zmieniać. Kto wie. A właśnie, jeszcze inna rzecz. Słuchajcie, znalazłem taką informację podczas logowania się do gry w menu. Jest tam taki specjalny, są takie specjalne informacje na dole o nowościach. Wyobraźcie sobie, jest informacja, że w przyszłym tygodniu ma pojawić się nowość, nowe kariery, nowe ścieżki kariery. No i teraz pytanie, co to będzie? Zastanawiam się, czy będą w ogóle dodatki, czy oni te wszystkie elementy będą dodawali w formie darmowych aktualizacji, coś w rodzaju Minecrafta. No wątpię, na pewno jakieś dodatki się pojawią. Wątpię, żeby to wszystko dawali za darmo. To nie poznaję Simsów, tak? Nie poznaję Simsów. Czegoś takiego nie kojarzę specjalnie. Ale okej, dobra. Zaczniemy tutaj sobie już budowę. To jest dość duże pomieszczenie, więc na pewno zajmie dużo czasu, więc dobra, zróbmy od tego. Zacznijmy od tego, bo faktycznie tu najwięcej czasu spędzę. Faktycznie robimy oświetlenie, ale to oświetlenie ja teraz w tym momencie wyrzucam. Z tego względu, że nie podoba mi się. Nie wiem, w jakim stylu zrobię pomieszczenie, więc nie ma sensu, żeby to były lampy, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ewentualnie moglibyśmy zrobić właśnie coś w stylu, coś pod to, ale dobra, na razie to usuniemy. Etażerka. I teraz tak, jadalnia oraz salon. Zaczniemy może sobie od salonu. Może zmieścimy kominek. W końcu. Viva Victoriana. Co to jeszcze kamienny? Za 2220. Tylko ten nie ma... Aha, ma kolory, ok. W takim razie ten najdroższy damy. Zobaczmy sobie, tu są czerwone ściany. Weź takim... podzieleń. Nie widzę. Dobra. Nie widzę kolorów tak naprawdę. Ok, zobaczmy coś innego. Taki szarawy. Nie, on jest zbyt surowy. Zastanawiam się cały czas na niebieskim, tylko że niebieskim nie pasuje w ogóle do reszty. Więc chyba dam taki czarny. Tutaj, w tym miejscu. Ciach. Zastanawiam się, czy gdzieś tu jest komin. Z ciekawości. Rzeźby na dach. To nie. Nie ma. Okej. Ciekawe. Bo tu zawsze się tworzył taki komin z tyłu, a teraz widzę, że nie ma takiego czegoś. Może to i dobrze, może i to i lepiej. Zobaczmy jeszcze, może tu jakieś inne kolory. Coś jasnego. Chyba, że weźmiemy taki... taki jasny. Czy ten ciemny? To jest bardzo dobre pytanie. Ewentualnie z tych jeszcze mamy. Najlepiej by mi pasował teraz ten niebieski. Bo najładniej wygląda. Ale niestety nie mam niebieskich ścian. I musiałem przemalować to wszystko. I tak chyba bym musiał zrobić. Tak sobie to zrobimy. Także ten wyrzucam. Damy oryginalny, unikalny. I teraz tak, od razu zmienimy ściany. Czy ja w ogóle takie znajdę? To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno panele, które ja dałem. Nie zobaczę w ten sposób. No szkoda. Czyli tak. Okej. Dobra, czyli weźmy sobie może z tych. O jest, to zbyt niebieskie. Biały też odpada. Kurczę, no mam problem. Powiem szczerze, że mam teraz problem. Ten ciemny. Dobra, dajmy coś takiego. Podłoga już pasuje, jest ok. Zobaczmy sobie tylko, czy wszędzie się pomalowało. Jest. Dobrze, jest. I teraz możemy zacząć dalej. Czyli tak, kominek już mamy. Zasłony okienne. Zasłony okienne, takie coś. W stylu Akuku. No. Idealnie. Idealnie się wpasowały. Dobra. Ja wiem, że zasłony teoretycznie wybiera się na sam koniec, ale tak jest najprościej dla mnie. Od prawej strony do lewej jadę. I teraz tak, na pewno będę musiał mieć jakiś telewizor. Teraz zastanówmy się, co wybrać. Czy taki wiszący Plazmotron, akurat może jest zajęty. Taki ścienny wiszący. Na przykład tutaj gdzieś powiesić. Czy na przykład taki bardziej stojący. Stojący też mi się podoba. Bo wtedy mogę dać czafeczkę. I zrobimy właśnie w ten sposób. Tylko teraz pytanie. Tu jest łyżka do butów, tu jest to jak pod telewizor parabuch. Nie wiem co to znaczy. Ale zobaczmy sobie tutaj kolory. Najlepszy chyba będzie ten standardowy. Tylko ten standardowy, kurczę, też mi się nie za bardzo podoba. Będziemy musieli dać wobec tego to. I teraz tu musimy iść teraz albo w ciemne. Chyba tak, w ciemne, całkowicie ciemne. W czarne meble. I wtedy damy telewizor na przykład stojący. A możemy dać też właściwie nawet wiszący, też nie będzie problemu. Możemy wtedy coś postawić na tym cudzie. Ten kosztuje 3,5, ten 400, tylko dlatego, że ma stopkę. Damy sobie stojący. Jakoś wolę bardziej telewizory, które stoją, a nie które wiszą. Jakoś szkoda mi robi zawsze dziur. Co prawda tutaj akurat u siebie mam jeden wiszący, bo już po prostu nie ma gdzie go postawić. No ale, dobra. Ok, teraz jakaś kanapa. Kanapa, sofa. Niespeszona. Zobaczmy sobie. Sofa niespeszona. Czarna. Czy może taki brąz ciemny. Zobaczmy tutaj, tak. Mniej więcej w tym miejscu musiałem postawić. Ewentualnie ciut dalej. Na pewno tutaj jakiś stolik do kawy by się również przydał. Stolik pod telewizor to nie. Industrialny. Nie, zbyt nowoczesny. Ale taki byłby ok. Tylko teraz właśnie ten ciemny. Ok, coś takiego. Nie wiem, czy oni tam przejdą. Mam nadzieję, że tak. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Mamy jakieś audio. Nie ma tutaj żadnych gier wideo. Nie ma żadnej konsoli, kurczę. No jak to tak? Dobra, krzesło do salonu. Tutaj mamy to. Zobaczmy jeszcze może krzesła. Niespeszone, niespodziewane, mściciel, szlong, niespodziewana skrzynia. Jest to w ogóle niespeszone? Chyba nie ma. Jak to wygląda teraz? To jest... nie to. Ja wziąłem. Coś takiego. Kurczę, strasznie tu ciemno jest, będę musiał zaraz dać oświetlenie. Ale dobra. Chyba to dawałem. Zobaczmy sobie zaraz, momencik. Który? Tak, to są te. Dobra, mamy. Możemy wrzucić w takim bądź razie tak jakoś pod kątem. Jeszcze jakiś fotelik. Tutaj jeszcze jeden, o. Także mogli się zebrać i wspólnie oglądać. Co my tu mamy dalej? Rzeźby. Z rzeźb. To też odpada, to też odpada. Tutaj mamy, oho, królewskie popiersie. Coś jeszcze. Popiersie barona jakiegoś tam. Fontannę, sztaby złota. Nowoczesna fontanna. O, fajna nowoczesna fontanna. Niestety jest zbyt duża, jak dla mnie. Oczywiście teoretycznie możemy pomniejszyć przedmiot, to nie jest problem. Odrodzeniec. Zbyt, nie, aż takie nowoczesne wnętrze to nie jest. Statuetka na łowach. Dobra, dajmy sobie tą statuetkę może. Tylko teraz może inny kolor jeszcze. Ok. Chociaż nie, czekajcie, a możemy to dać na kominek? Możemy. Od razu lepiej, pewnie, że tak. Zobaczmy jeszcze tutaj te popiersie królowej Kordeli. No, również może być. Kosztuje 1400, chyba że damy jakiś taki... No właśnie, może ten. Bo takie złoto kapiące to nie za bardzo mi pasuje do tego wnętrza. Dobra. Coś nad kominkiem na pewno będę musiał zawiesić, jakiś obraz. Jakiś obraz będzie musiał tutaj zawisnąć. Portret małżeński. Może być. Pewnie drogi. O, 4000, no to spokojnie. Zobaczmy, jaka jest wartość terenu teraz tego. 110 000. No, szybko idę do przodu. Jeszcze trochę i za chwilę mi zabraknie tak naprawdę funduszy na zakup cudownego domu. Dajmy dużo oświetlenie. Zobaczmy sobie teraz jakieś lampy wiszące. Są wszystkie lampy stojące. Mogą się za chwilę przełączyć. A nie, są też wiszące. Są też wiszące. Myślę, że nawet z tych mogą coś być. Podniebieski. Tu jedną. Tutaj gdzieś drugą. I tutaj gdzieś trzecią bym musiał dać. Ok. No i teraz jakoś to lepiej wygląda. I na pewno coś muszę wrzucić teraz na ten stolik. Zobaczmy z rzeźb. Z rzeźb. Nic chyba tutaj specjalnie mi jakoś nie przypada do gustu. Nie. Nic mi się tu nie podoba. Tu jest jeszcze fajny. Postument starorzymski. Możemy coś tu postawić na tym. I możemy postawić jakąś figurkę, ewentualnie jakiegoś kwiatuszka. Ale właśnie nie wiem, co dokładnie by tutaj wybrać można. Kiedyś była taka fajna rzeźba, ale widzę, że teraz tej rzeźby już niestety nie ma, także tego manekina wrzucimy. Okej. Co tu jeszcze mamy? Mamy jakieś stoliki, mamy to. Stoliki ozdobne może na razie sobie podarujemy. Szkoda miejsca. Na pewno potrzebujemy więcej obrazów. I na pewno musielibyśmy tutaj gdzieś zrobić zaraz jadalnię, właśnie. Tą jadalnię zrobimy sobie w tym kącie, bo tu jest chociaż nie inaczej. Zobaczmy jaki jest stół, ile on mniej więcej miejsca zajmuje, bo to jest też bardzo ważna, istotna kwestia. Stół róg obfitości. Zobaczmy sobie ten ciemny znowu. To są te same, to są chyba te same. I teraz pytanie, gdzie by go wrzucić? Tutaj? Tutaj? Mógłby stanąć tutaj, dobra. Do tego oczywiście krzesełka. Krzesełka też jak najdroższe. Czarne. Jedno, drugie, trzecie. Okej. Dobra. Dalej, co możemy zrobić dalej? Na pewno musimy dać jakieś elementy dekoracyjne. Tylko zastanówmy się, co my możemy tutaj wstawić. Na pewno jakiś zestaw herbaty, ale na pewno nie pozłacany, tylko ze srebra. Okej. Tu mamy oczywiście kredens kuchenny Morska Księżniczka. Także tutaj z tyłu. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakiś podstawowy parawan. Tu mamy jakiś droższy parawan. I zobaczmy, jakie są kolory. Niestety mi nie odpowiadają zupełnie. Kolejny parawan. Ciemny połączony z niebieskim. O, tutaj może wstawimy sobie coś takiego. Taki parawanik. Nie wiem, przed czym ma zasłaniać, ale... Coś tam, jakiś wystrój ładny zrobi. Oddzieli tą przestrzeń. Tutaj moglibyśmy dać, powiedzmy, nie wiem, jakiś... O właśnie, bar. Tylko nie tiki. Okrągły bar domowy. Dokładnie. No ciężko było wybrać coś innego, bo tamte są już stanowczo za duże. Te barki. Te bary. A tutaj z kolei nie mamy przejścia. Oho. Czy musiałem dać tutaj? Tu jest przejście do łazienki, więc też odpada. No tak, więc to też odpada. Tutaj stołki barowe. Również te najdroższe. Pytanie, czy mogę to przesunąć? Aha. Też jeszcze za blisko. Nie. Ja to chcę przesunąć. Ok. Czyli tak, przejście byłoby gdzieś tutaj. A tutaj byłoby w ten sposób. Zaraz zobaczmy, jak to wygląda. Nie, nie przeszkadza. Chyba nie przeszkadza, ale to możemy przesunąć nawet jeszcze tutaj, w tym kierunku. Będzie idealnie. Dobra. Ciut niżej. Zobaczmy sobie teraz, tak, na pewno jakieś ozdoby, czyli tak, znowu obrazy i teraz tak, ten już mamy gdzieś tam wsadzony. Obraz ścienny tego typu może powstać, o tutaj. Elegancko. Jest to jadalnia, więc tego typu obraz jak najbardziej pasuje. Co my tu jeszcze mamy? Plakaty ze starymi, co? Patentami? No proszę was, na pewno patentów nie będę wrzucał. Oda do jazzu. Oda do jazzu, ale zobaczmy, ta oda do jazzu jest tak duża, że ody do jazzu niestety nie jestem w stanie umieścić. Co ja tu mogę jeszcze dać? Jazzowe, coś tam. O, tu są mniejsze. Są inne kolory? Pewnie, że tak. Jest czarny, ciemny. Tutaj damy sobie taki troszeczkę kącik bardziej barowy. Plus jakaś muzyka, czyli na pewno będę musiał rzucić za chwilę jakiś gramofon, ewentualnie wieżę. Ale to się jeszcze okaże. Tutaj jeszcze potrzebuję jakieś obrazy. Zobaczmy, jakie obrazy będą mi pasowały. Tu mamy jeszcze coś innego. Także o, myślę, że tak. I tutaj jeszcze jeden. Dobra. I teraz tutaj zostaje w ten sposób. Chyba że zobaczmy, co to jest. To jest sztuka w pudle. Nie, niestety nie zmieszczę. Obniżymy ściany. I teraz tak, co tu mam? Ozdoby ścian. Ozdoby ścian nie potrzebuję, chociaż herb z tarczą można zmieścić tutaj. Też już fajnie to wygląda. Dobra, zobaczmy sobie. Taki ciemniejszy. Coś ciemnego. Niestety nie widzę. Okej, niech będzie w takim razie ten. O, tak, połączymy kilka stylów. Mam tak troszeczkę bardziej po staremu, a tutaj wchodzimy w taki bardziej nowoczesny. Czyli tak, musimy dorzucić jeszcze w salonie jakiś sprzęt grający. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie skrzynia grająca Joe. Ewentualnie zaklinasz administratorów? Nie, na pewno nie. Weźmy ten niebieski i teraz ustawmy go sobie tutaj. Gdzieś tu jakieś rośliny dorzucimy, bo roślin mamy strasznie mało w tym pomieszczeniu, a rośliny się przydadzą. Widzę, że praktycznie cały odcinek poleci na to jedno pomieszczenie. No ale już pozostałe myślę, że zrobię w ciągu jednego odcinka. Tak podejrzewałem. To jest pokój, który zajmie sporo, naprawdę sporo czasu. Okej, no i tak faktycznie jest. Dobra, słuchajcie, teraz gdzie by to powstawiać? To możemy dać tutaj. Tu mamy jakąś donicę jeszcze, jakąś większą. Gdzieś tu w rogu. Dobra. Tak troszeczkę zagracić to. Ale żeby ładnie to wyglądało jeszcze, nie? Dobra, tutaj wstawmy sobie kwiatuszka. Dobra. No jakoś to wygląda w miarę. Dywan jeszcze możemy wrzucić, proszę was. O, właśnie, dywanik możemy jeszcze dodać. Błyszczący brokat, to nie. Magiczny dywan. O, taki staromodny, to nie za bardzo mi pasuje. Zobaczmy sobie wobec tego coś nowocześniejszego. Jakieś inne kolory tego są. Jakiś ciemny. O, niebieski. Może tak? Przesuniemy sobie tak. Tutaj, tam. Dobra. Trochę inaczej teraz to wygląda. Nie podoba mi się tak do końca, musimy może tak zrobić. O! Właśnie, teraz jest lepiej. Teraz jest lepiej, znacznie lepiej. Dobra, czyli co? Mamy tutaj już nacićkane tymi różnymi rzeczami. Jeszcze tutaj gdzieś kwiatek bym wstawił, bo tu widzę, że jest po prostu pusta przestrzeń. A nie podoba mi się to. Wstawiam tu jakąś donicę, mniejszą bądź większą. Konewka odpada. Zobaczmy, jakiś krzaczor. To jest malutki krzaczorek. To jest przesada. O, właśnie, coś takiego szukałem. Tylko może bardziej w niebieską donicę, ciemną niebieską. Tutaj można by wrzucić, idealnie, dobra. Jeszcze nam chwilę czasu została, więc zróbmy taki mały myk. I słuchajcie, zobaczmy tutaj rzeźby. W rzeźbach chyba było coś takiego, co potrzebuję, ale widzę, że tego chyba tutaj jednak nie ma. Gdzieś był chyba wieszak na kurtki i tak dalej. Chciałem go dać właśnie do przedpokoju. Tylko zobaczmy sobie, gdzie dokładnie. Przechowywanie. Różne. Komody jakieś takie inne rzeczy też, nie? O, regały. Ale nie, regał damy sobie do gabinetu jednak. Dekoracje. Zobaczmy tutaj. Jest tu, widzicie? Czy nie widzicie? Bo ja nie widzę. Są różne inne rzeczy, ale nie to, co potrzebuję. Szpargały. No, szpargały też mnie potrzebuję. Rzeźby. W rzeźbach może. Ja bym tu myślił w rzeźbach, ale widzę, że też nie ma. Obrazy, plakaty na pewno odpadają. Dekoracje, zajęcie umiejętności, blaty, wygoda. O, lender, jasne. Wieszak. Różne dekoracje. Szpargały. Wieszak, garnki, rolkę. Księdza wskoś wieszak na garnki. Wieszak, różne dekoracje. Zobaczmy tutaj. O, jest wieszak. Świetnie, że dali funkcję takiego poszukiwania, wyszukiwania. Od razu inaczej to wygląda. Nie podoba mi się, że są takie beznadziejne kurtki na tym. No ale z tym akurat nic nie zrobię. Ewentualnie, o, tu mamy rząd wieszaków na płaszcze. I to mi się podoba. I to mi się podoba, tylko weźmy sobie tego typu. Ach, wyżej. Tutaj. I tu mamy na buty, zobaczcie, jest tak, na buwie męskie, damskie. Dorzućmy sobie tutaj w takim razie taki stojaczek. I tutaj gdzieś stojaczek taki na właśnie damskie obuwie. Albo inaczej, zróbmy tak po środku. Ok. Stojaczek, dobra, myślę, że jest ok. Tu chyba nic więcej nie trzeba, to jest przedpokój, także tutaj nie ma sensu wrzucać więcej rzeczy. Ewentualnie możemy dodać jakiś kwiatek. Tylko te są chyba dość małe. Więc można by dorzucić ten sam, albo to. Nie, to jest większe. I coś ciemnego. O, proszę was bardzo. Udekorowane. I jest ok. Dobra, czyli w tym momencie zostało nam tylko zrobić tutaj ten cały hall, plus gabinet, plus sypialnia. Czyli jeszcze trochę. Przy okazji, żeby nie było, ja to oświetlenie wyrzucam. Bo to nie ma sensu, żeby tutaj... Chociaż nie, dobra, to cofnijmy. To oświetlenie tu może być. Ale to na przykład musimy usunąć. Bo ja chcę mieć inne oświetlenie, chcę mieć oświetlenie zróżnicowane w zależności od tego, jakie to jest pomieszczenie, jaki jest styl. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa!